Dzisiaj pan wyobraża sobie taką współpracę w reprezentacji Polski na linii prezes Cezary Kulesza, trener Czesław Michniewicz? Dzisiaj zbytnio nie mamy jakby dużo czasu na mecze kontrolne, na sprawdzanie zawodników, bo wiemy, że tylko trener, który będzie trenerem polskiej reprezentacji, będzie miał tylko bodajże 3 jednostki treningowe. Także tutaj rola trenera będzie się ograniczała do powołania zawodników i do zestawienia później i do systemu gry, stylu gry, jakim będziemy grać. Także tutaj za dużo czasu trener nie będzie miał. Jakie więc cechy powinien mieć ten selekcjoner nowy? To tak ogólnie zapytam. Jakie cechy? Takie, że powinniśmy wygrać te mecze 2 i pojechać do Kataru. No jakie cechy? Przede wszystkim najważniejszym to będzie powołanie tych zawodników, żeby rzeczywiście ci zawodnicy, którzy w danej chwili reprezentują najlepszą formę w swoich klubach i grają w tych klubach, zostali powołani, no i później zestawienie tych zawodników, tej pierwszej jedenastki, która wyjdzie i będzie walczyła o każdy centymetr na łóżnikach tego boiska, żeby po prostu przywieźć do Polski korzystny wynik. A biorąc pod uwagę ten brak czasu, o którym pan mówił, może pan dziś na 100% powiedzieć, że selekcjonerem będzie Polak? Nie, na 100% nie chcę mówić, ponieważ na dzień dzisiejszy bardzo dużo spływa na mój komunikator, na maila, bardzo dużo od zapytań od menadżerów, czy od osób, które sympatyzują z danymi trenerami. Także jest tego bardzo dużo. Jest dużo takich nazwisk mniej znanych, troszeczkę jest znanych, z tym, że już te znane nazwiska to ci panowie są już w starszym wieku, także już gdzieś ich czas też minął. Może pan podać te nazwiska tych starszych trenerów, którzy nie, są zainteresowani? Nie chciałbym, bo kiedyś my też będziemy starsi. Okej, ale Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo to są nazwiska, które pojawiły się na pana też komunikatorach, na pana mailach? Tak, też gdzieś tam się przywijały te nazwiska. I bierze pan realnie pod uwagę te kandydatury, czy to bardziej w formie ciekawostek? Znaczy, jakby wybór jest bardzo duży i teraz tak jak nieraz się mówi, trzeba wziąć te sito i przesiać, wziąć tych trenerów, z którymi trzeba będzie rozmawiać, tak? No i nie wiem, czy to będzie czwórka, piątka trenerów, żeby po prostu, ja też będę musiał porozmawiać z trenerem, czy chcą grać trójką w obronie, czwórką, jak to widzą. Po prostu no też ta gra musi być w jakiś sposób dostosowana do przeciwnika, bo też ten trener musi rozpracować zespół rosyjski. Wiemy, że też tam chyba 2 czy 3 zawodników nie będzie mogło grać. Także tutaj... Czyli ja tak dobrze rozumiem, to będzie wybór stricte pod baraże, taki krótki kontrakt po to, żeby awansować na mundial, a później zobaczymy, co dalej? Nie, no tak to nie może być, ponieważ jeśli trener wygra te baraże, to rzecz normalna, że musi pojechać na mistrzostwa świata.